Ale posłuchajcie, różne ogry powychodziły z jaskiń, bo myślały, że jak ja przegrałem walkę, to ja nie będę już odpowiadał na dramy. I mamy tutaj takiego pana. Śmiałem się, jak oglądałem. Max Krasoń. Muszę to wyjaśnić, nie? I przejdziemy teraz do oglądania. Tutaj jest moja twarz pobijana i Wardęga to oszust. I to już jest zabawne, bo typ wrzuca moją twarz, żeby jakoś mnie upodlić, nie? Gość na miniaturze chce mnie upodlić, a sam kurwa płakał kilka tygodni temu. Gdzie on tutaj jest? Gdzie to jest? Że byłem, kto lepiej tańczy? Co to w ogóle za content? Kto lepiej tańczy? No albo ja jestem, mnie się stara upodlić. Ale nie widzę tego odcinka, ale dzisiaj jeszcze go widziałem, co jest grane? Nie, no nie ma tego. Serwer Minecrafta, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Nie no, usunął to? Może jestem ślepy po prostu. Doigrałem się. A nie, jest, 3 miesiące temu, sorry. Nie zostawiła mnie. No i on ogólnie płakał, bo no wybił sobie zęby w jakimś nieszczęśliwym wypadku i no źle się z tym czuje, nie? I się trochę jakoś załamał. Więc gościu, skoro wiesz, że jak się źle wygląda, to człowiek się może załamać, to na chuj się śmiejesz ze mnie, że mam obitą mordę, nie? Jebany hipokryto. No ale dobra, przejdźmy do materiału. Długo zastanawiam. Sylwku, skrytykowałeś projekt, grożąc, że jest to mieszkanie TV Internet, a sam brałeś udział w Co? Sylwku, skrytykowałeś projekt, grożąc, że jest to mieszanie TV Internetu, a sam brałeś udział w Mam Talent. A ty mówisz o Hopkoli, to zaraz przejdziemy do tego. Na razie Max Krasoń. Zastanawiałem się, czy nagrywać ten film. Czy w ogóle jest sens wracać do sprawy sprzed 3 lat, którą zresztą czasami poruszałem w jakichś swoich live'ach lub tłumaczyłem też pobieżnie, o co chodziło w jednym z moich... Tutaj ogólnie... Nie wiem, co to są za tłumaczenia, bo ja jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć, a tutaj jest jakby... Oceny średnie tego filmu i komentarze, ale zaraz do tego przejdziemy. Będę na bieżąco po prostu komentował to, co on mówi. Filmów. Nigdy nie chciałem poświęcać na ten temat całego filmu, aż do momentu, kiedy... O co chodzi z aferą Dubiela i jego trenera? Zaraz też przejdziemy. Najpierw zajmijmy się Krasoniem. Kilka dni temu ktoś na moim kanale zostawił taki komentarz. Chłopco zgarnął grube siano ze skamów, a zębów nie może wstawić. Zanim przejdziemy do sedna, do tego, o co chodzi i czy kiedykolwiek, jakikolwiek skam w swoim życiu reklamowałem, to chciałem tylko dodać, że takie komentarze pojawiają się nieprzerwanie od 3 lat. Tak teraz mnie... No tak, tutaj mam jeden komentarz, kurwa, na to, że takie komentarze pojawiają się od kilku lat. I bardzo, kurwa, dobrze. Mniej więcej, no minimum raz... Mini Mike po twojej walce dodał Instastory z napisem Oliwa Sprawiedliwa. Na tydzień. Jednak to właśnie ten komentarz, z racji tego, że mój problem z uzębieniem spowodowany wypadkiem jest dla mnie sprawą dość delikatną i osobistą, sprawił, że postanowiłem nagrać ten film. A propos zębów, jeżeli kogoś interesuje co i jak i dlaczego, to odsyłam was do innych filmów na moim kanale, a też w przyszłym tygodniu pojawi się duża aktualizacja, bo będę miał wizytę, na której okaże się, kiedy... No, będę już miał to wszystko tutaj z powrotem. Dotychczas każda osoba, która pisała podobne komentarze, dostawała po prostu z miejsca shadowbana. Mój tata ma cukrzycę, kiedyś jak zaniedbał, to przez siebie miał cukier 500-600. Jak trafił do szpitala, to lekarze nie dowiedzieli, że nie zapadł śpiączkę. A no. Ale wiadomo, że to nie rozwiązuje sytuacji. Bo tak długo, jak ja nie odniosę się w końcu do tego tematu i do tych wszystkich oskarżeń, tak długo moja reputacja będzie... A, żebym wam też w ogóle wprowadził w temat. 3 lata temu Max Krasoń promował taką stronę, gdzie się tam niby wygrywało jakieś ho, 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 wspaniałe nagrody. No i Gargamel zrobił o tym film i wyśmiewał to, bo tam Max Krasoń w swoich nagrodach, tam taka ruletka, wygrał 2 razy PlayStation i buty Nike Unbranded, czyli buty Nike podróbki, nie? I Gargamel nagrał o tym film.
Później ja też coś dodałem, i no i Max Krasoń po 3 latach nagle nagrał odpowiedź w momencie, gdy przegrałem walkę. Nie wiem, dlaczego taki timing sobie wybrał, ale no, jak widać, jestem i odpowiadam, szanowny Krasoniu. Tym cierpiała. Jestem teraz w dość dziwnym momencie życia. Nie żyjesz z cukrzycą od wczoraj, widziałeś, na co się piszesz. Więc zadło boli 3 dni, a strzyki siedzą w głowie i tak dalej. Przegrałeś z Kretesem, z chudym amatorem, co trenował 8 dni. Nie czujesz, że oszukałeś widzów i trenerów? Nie czuję, że kogoś oszukałem. Ja wiedziałem, że jestem chory na cukrzycę, ale liczyłem, że teraz zapanuję nad stresem i ten cukier mi nie wypierdoli w kosmos, ale niestety nie dałem rady. Powiedziałbym, że nawet w bardzo ciężkim momencie życia. I zanim ktoś z was zarzuci mi, że nagrywam to tylko i wyłącznie dla wyświetleń, to tak, faktem jest to, że na moim kanale po wypadku, przez to, że była długa przerwa... Dzięki, miły kolega. No ja teraz planuję po operacji kulturystykę. Będę na siłowni po prostu cisnął. Przerwa, przez to, że były zmiany kontentu, zasięgi drastycznie spadły. Ale oprócz kanału zacząłem sobie robić coś na TikToku, Instagramie i tam również zaczęły pojawiać się co jakiś czas takie komentarze. Mimo tego, że nie mam już w tym momencie tych samych wyświetleń, które miałem kiedyś, to nie mam zamiaru w dalszym ciągu być biernym wobec tego, co się dzieje. Bo przez to, że nie odniosłem się do tej sprawy 3 lata temu, a dlaczego się nie odniosłem, to później o tym wam powiem, dużo straciłem i tracę nadal. Z tego względu, że te filmy są nadal dostępne i każdy może je w... Tak, jak się ma cukier 600, to już tam można kopnąć w kalendarz, to jest racja. W każdej chwili sobie zobaczyć. A co straciłem? Reputację. I właśnie dlatego nagrywam dzisiaj ten film. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy to Gargamel wrzucił film dotyczący twórczości Mateusza Chmielarka. Z tym człowiekiem na całe szczęście nigdy nie miałem i nie będę miał nic wspólnego, oprócz jednej rzeczy, współpracy z pewną stroną, mrbrand.net. Czy... Sylwek, wyzwanie dla ciebie, Watachy. Jak nasza stronka padnie do 22, to przesyłam 500... Nie, dziękuję. Czym był mrbrand? Mrbrand był stroną, którą reklamowała wtedy masa youtuberów zarówno z Polski, jak i zagranicy i dotyczyła ona... Ja to lubię takie tłumaczenie. No, reklamowałem chujową stronę, ale wiecie, inni youtuberzy też reklamowali to zagraniczni. No to już kurwa nie jestem taki winny, nie? Uwielbiam taką logikę Krasonia. Różnych mrboxów, w których były jakieś tam określone nagrody. Do dzisiaj nie wiem, jak mogłem dać się namówić na reklamowanie tego gówna, ale uwierzcie mi, że w tamtym czasie temat skamerskich reklam i takich innych rzeczy u youtuberów nie był jeszcze tak powszechny. Tego w tamtym czasie tyle aż nie było. Wiecie, jeszcze kurwa nie było Rewa i Wardęga nie nagrywał komentarii, więc nikt nie narzekał, jak ktoś reklamował skamy. I Krason jest kurwa zdziwiony. Dlaczego kurwa? Dlaczego ktoś go zaatakował wtedy, nie? No dobrze, że Gargamel wtedy nagrywał i tą sprawę ogarnął, nie? I nagłośnił trochę. Ale co to jest za argument, nie? Że wtedy nie były skamy jeszcze popularne. No przecież każdy, kto ma mózg, no to wie, jak działają takie strony. Krasoń też wiedział, jak działają takie strony, no. Nikt go nie zmusił do reklamowania tego. I po prostu zwyczajnie nie było się aż tak uważnym. Tym bardziej, jeżeli za przykład osoby, która z tą stroną współpracowała, otrzymywało się Jake'a Paula. A, no to w chuj, nie? To jest kurwa autorytet moralny. Jake Paul i Logan Paul to są autoryteci moralni. Nie wiem, co tam odpierdala Jake Paul, ale... O Loganie też już była przecież taka aferka, coś tam z nagrywaniem zwłok w Japonii. No ale dla niektórych oni są idolami. Którego w sumie no chyba nikomu przydać nie trzeba. W Polsce przede mną reklamował to Czuks, Karolek. O to chuj, to jak Czuks reklamował to... dobra, to trzeba przeprosić Maxa Krasonia za ten film o tych skamach. Karolek nawet zrobił z tego kilka filmów. Czy rozmawiałem z Martinem Stankiewiczem w realu? Po tej gali? Nie. Tym bardziej utwierdził mnie w fakcie, że to przecież musi być legitne. Sylwek, na treningach nie dostałeś ani raz w pierdol. Na pokazie fajnie wszystko wyglądało, ale jak dany trafił cię kilka razy, zacząłeś panikować. Wyleć się do końca i pracuj nad głową, bo umiejętności to ty masz i to widać i trzymam kciuki za powrót. Ja uważam, że na treningach mocniej dostawałem. No bo jaka agencja dałaby do zareklamowania komuś coś, co nie jest sprawdzone i legalne? Każda kurwa w Polsce agencja, bo agencje chcą tylko zarabiać na youtuberach. Dlatego proponują im hypodsy, dlatego proponują im jakieś zaśniki, jakieś ActiCoco i właśnie takie strony. Bo one mają gdzieś, że influencer dostanie po dupie, ważne, że prowizja wpadnie na ich konto.
Dzięki, Asiek. W rozmowach z agencją też jasno zaznaczyłem, że zanim cokolwiek opublikuję na swoim kanale, to ewentualne wygrane muszą najpierw do mnie dotrzeć. Zresztą część rozmów z agencją odnalazłem i chętnie się nimi z wami podzielę, no bo tak naprawdę ja nie mam nic do ukrycia. Ten fragment lubię, nie? Bo to pokazuje, jakim kurwa człowiekiem jest Krasoń. Zaraz zobaczcie, będzie śmiesznie. Krycia? I to, co znalazłem. Brawo, Sylwek, piękna walka. Zdrówka i wytrwałości z Watacho. Oglądam cię od momentu robienia pranków. Dzięki. Mogę wam pokazać. Tą współpracę zaproponowała mi agencja, której już teraz aktualnie nie ma. I mogłem w tym momencie... To widać, dobra agencja. W momencie beczeć, że zła agencja, wszystko jej wina, bo zaproponowała mi taką złą współpracę i ja się na to zgodziłem. Faktem straszne jest to, że namówili nas w ogóle na taki syf i taki syf przeszedł przez... Czy tak, straszne jest to, że się kurwa na to zgodziliście, bo ja to też byłem wielokrotnie namawiany na przeróżne strony. Takie skamerskie produkty to... Bardzo często do mnie pisały. W tym okresie, kiedy w ogóle byłem gdzieś tam w odmętach YouTube'a, to ho-ho. Ile firm mi proponowało wybielanie zębów, ho-ho-ho. I powiem wam, nawet niedużo brakowało, żebym się nad tym poważnie już zastanawiał, ale jakaś opatrzność boska mnie przed tym uchroniła. Z tą całą agencję, przez tych wszystkich ludzi, którzy tym się zajmują, ale nie ma co ukrywać, mi żadna lampka wtedy też się nie zapaliła. A powinna. Niestety... No to gość, mamy 4 minuty, nie? Czyli przyznaje się do tego, że reklamował chujową stronę, że powinna mu się zapalić lampka, ale się nie zapaliła, ale mimo wszystko nazywa mnie oszustem. Okej. Okay. Ty nie zapaliła się, bo byłem w tamtym okresie zbyt ufny, może trochę naiwny, a może i głupi. Nie ma co. Odjebał, reklamował, polecał swoim widzom chujową stronę, no ale składa, że byłem trochę za naiwny. Nie byłem w ogóle świadomy, no. Nie wiem, ile ten chłopak ma lat, no ale raczej jest pełnoletni i chyba myślący. Głupi. W tamtym okresie, mimo posiadania niemałej liczby widzów na YouTubie, to tak naprawdę dopiero zaczynałem zarabiać jakieś... Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym Discordem, co mówicie, nie? Zaraz zrobimy jakąś debatę, bo pierwsze słyszę. ...większe pieniądze. I tak jak u wielu YouTuberów pokroju Marcina Dubiela... Ja tam pamiętam chłopakom kiedyś tłumaczyłem na Discordzie, żeby dawali ludziom wolność. Że im więcej wolności, tym lepiej. Nie wiem. Wersow, Natsu, czy kogoś tam jeszcze, którzy reklamują to często raz za razem. Jakieś słuchawki, jakieś zegarki, które nie dochodzą do ludzi. Czy co gorsza, proszki do wybielania zębów, które mogą poważnie uszkodzić wasze zdrowie. Tak. Tobie nie zaszkodzą. U mnie niedopatrzenie i nieuwaga, że w ogóle coś takiego mogło przejść przez mój kanał, pojawiło się 3 lata temu jedyny raz. No tak, no pojawiło się u ciebie 3 lata temu i 3 lata temu Gargamel i ja nagraliśmy film. Teraz nie nagrywamy. Ja jakbyś nie wrzucił tego filmu, to już bym nawet nie pamiętał, że Max Krasoń coś tam jeszcze w internecie robi. I ja nie rozumiem, kurwa, nie? No, jak nagrałeś 3 lata temu, to 3 lata temu Gargamel nagrał film. No i co? I nie pojawiło się nigdy więcej, bo od tego momentu mam w głowie taki filtr, jeżeli chodzi o dobranie współprac, że takiego błędu już nigdy więcej nie popełniłem. A mi się wydaje, że po prostu się już nie zgłaszają współpracy do ciebie. I nigdy więcej nie popełnię. Kilkakrotnie przeprosiłem już swoich widzów, że kiedyś takie coś w ogóle pojawiło się na moim kanale i że mogło to narazić kogoś na jakiekolwiek straty. Więc nie mam z tym problemu i przepraszam was. Dzięki, Andrzej. Doceniam, że dalej mnie lubisz. Sorry. Właśnie dużo z was mi pisało, że... przegrałem przez ciebie kupon. Jest mi przykro, ale pamiętajcie, to była wasza decyzja, no. Jeszcze raz, ale na całe szczęście żadna z poszkodowanych osób nigdy się do mnie nie zgłosiła, więc żyję w nadziei, że tak naprawdę nikt z tej strony nigdy nie skorzystał. Chociażby z mojej reklamy, z mojego niefortunnego polecenia. Więc jak to się stało, że taka reklama się w ogóle u mnie pojawiła, zapytacie? Pewnego pięknego dnia dostałem wiadomość od jednego z pracowników agencji z zapytaniem, czy nie chciałbym zrobić filmiku z tą stroną. Na moją niekorzyść, że taka reklama się w ogóle u mnie pojawiła, zapytacie? Pewnego pięknego... A coś takiego byś chciał zrobić? Mystery Brand Net. Wybierasz Mystery Boxy i robisz unboxing u nich na stronie. Potem zamawiasz te wylosowane przedmioty... do wysyłki i drugą część filmu jako unboxing tych przedmiotów już w realu, jak przyjdą do ciebie. Kurwa, jaka zajebista agencja, zajebista składna. Tego dnia dostałem wiadomość od jednego z pracowników agencji. Jak sprzedaż pay-per-view? Nie wiem, ale bardzo wątpię, żeby rekord był pobity, bo wydaje mi się, nie, jeszcze chłopaki, powiem tak, zawsze chłopaki z fejmu się chwalili od razu, ile sprzedali pay-per-view. A teraz, kurwa, minęło kilka dni, ja już pytałem w niedzielę i jest cisza, nie? Więc chyba tam nie poszło najlepiej ze sprzedażą całej gali. Tak mi się wydaje, nie? Bo pamiętam, że o 10:00
To pamiętam, byłem na loży szyderców i już mieliśmy informację, ile się udało sprzedać pay-per-view. Bo często i tak, że sukcesami ludzie chcą się chwalić, a jak jest trochę słabiej, to już tak niechętnie, nie? I do tej pory nie wiem, jak się gala sprzedała. Więc zapytam, czy nie chciałbym zrobić filmiku z tą stroną. Na moją niekorzyść, większą część rozmów prowadziłem też później telefonicznie na ten... Czy wiesz, że wujaszek Friczy jest z ekipy Ozdóbki? Nie wiem. ...ten temat, więc nie wszystko tutaj no, jestem w stanie wam pokazać, ale tyle, ile mam... 470k sprzedane, a skąd to wiecie? A no 470k to nie jest źle. Bo ja obstawiałem tak, że 400-450 się uda sprzedać. Wam pokażę. Przyszła propozycja i opis tego... Rozpara dla wirtualnej Polski powiedział, a to uważam, że to nie jest zły wynik, no to tam wiadomo, słabiej niż dziesiątka, słabiej niż dziewiątka, ale dalej spoko. Trzeba zrobić, również propozycja wynagrodzenia. Dostałbyś gift karta na otwieranie tych boksów, co wylosujesz i zamówisz to twoje, a oprócz tego hajs dla ciebie też. Nie wiem jeszcze jaki budżet mają, proszę o wyceny od nas, myślę, że z 1000-1500 dolarów by się udało wywalczyć. Czyli jak znam życie, agencja zarobiła na tym 3000-4000 dolarów, a influencerom powiedzieli, że 1000-1500. Ach, te polskie agencje. Między 1000 a 1500 dolarów. Dużo, mało. Dla mnie wtedy to była taka średnia kwota, która mnie w jakiś tam sposób... Dzięki, Damian. ...zadowalała. I ty... Dzięki, Izrael. Tym bardziej po tych wszystkich zapewnieniach, że wszystko jest super legitne i nie ma czym się martwić, zgodziłem się. Nagrałem pierwszy film. Wylosowałem strasznie lipne nagrody, które możecie gdzieś tutaj zobaczyć na screen. O, ten fragment mi się zajebiście podoba. Nie. Myślałem sobie wtedy, że trochę siara, bo wygrałem tylko powerbanka, pokradłem laptopa, jakąś tam idą pierdołę. Było mi nawet trochę smutno, bo wszyscy wygrywali iPhony, konsole czy jakieś inne wartościowe przedmioty, a ja miałem dostać tylko takie śmieci. No widzicie, on tylko jakieś powerbanki wygrał, jakieś śmieci, nie? Kurwa, jaki niefart. Cześć Sylwek, szybkie oksy. Przy okazji ważna sprawa. Pedofilia może być wierzchołkiem. Nie wiem, uczesany. Ten film byłby wtedy zajebistą antyreklamą, ale no niestety stał się... Zobaczcie, kurwa, Krasoń to jest łeb. Wygrał jakiegoś powerbanka i nagle pisze do tego menadżera: ej, słuchaj, nie nagrało się, karta się popsuła. Więc mu dali jeszcze raz te jakieś tam darmowe losowania i nagle wygrał dwa razy PlayStation, nie? Kurwa, Krasoń to jest łeb. Czy taki niefart, że padła mi karta od aparatu. Paść to może kurwa bateria. Ja pierdolę. Rozmawiałem z pracownikiem agencji. Mówił, że postara się ogarnąć wszystko tak, żeby mógł nagrać ten film jeszcze raz. A kontakt z Mr. Brandt nie był podobno łatwy, bo jak mnie zapewniał, cała siedziba firmy mieściła się w USA. Rozmowy trwały i na końcu wyszło na to, że nagraliśmy ten film jeszcze raz i wygrałem wtedy dwa razy PS4 i... no wiecie... Ale do tego przejdziemy troszeczkę później. Wspomniałem o filmie Gargamela i chciałbym się też do kilku rzeczy z jego filmu odnieść. Podróbki są na filmie sponsorowane, na filmie Krasonia. Otóż można zobaczyć w jednym momencie, iż losuje on buty Nike Unbranded, a Unbranded nie znaczy nic innego jak niemarkowe, nieoryginalne. Szczerze? To w tamtym momencie ja na... Szczerze? To nie wiedział Max Krasoń, że Unbranded w tamtym momencie znaczy nieoryginalne, bo to jest Max Krasoń. Nawet nie skumałem się, że wylosowałem jakieś podróbki. Byłem tak podjarany tym, że dostanę dwa razy PS4, jak kompletnie... będziesz robił debatę, to dobierz sobie Kamila i programistę, którzy zapoczątkowali tą sytuację. Oni ci to wytłumaczą. Programista to chyba nawet nie jest moderator... On nie jest adminem, tylko moderatorem jakimś, tak? Zwróćcie na to uwagi i dopiero później... Tak później skumałem się, o co biega. I naprawdę boli mnie to, że hajs dla was liczy się bardziej niż zdrowie dzieciaków, które was oglądają. Z tym stwierdzeniem się nie zgodzę. Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Nigdy w życiu z pełną świadomością i z premedytacją nie zareklamowałem żadnego produktu lub usługi. No tak, kurwa, bo ty nie wiedziałeś, nie? Byłeś wtedy, kurwa, nieświadomy, jak to reklamowałeś. Która mogłaby mieć jakikolwiek zły wpływ na zdrowie moich widzów. Ta strona została mi przedstawiona w tamtym czasie jako świetna zabawa i ani przez chwilę nie połączyłem jej z hazardem, o którym też w swoim filmie... Nie no, kurwa. Ja pierdolę. Filmie zresztą wspominam. Czy można coś zmienić w ustawieniach live dla wspierających? Mam YouTube Premium i chciałbym czasem w tle posłać twoje live'y w tle, ale po zminimalizowaniu włącza się zapis. Nie wiem, o co chodzi. No jak masz YouTube Premium, to powinno działać. Witam wśród wilków. Die Cast World. Gry hazardowe są czymś paskudnym i jest mi naprawdę źle z tym, że kiedykolwiek chociażby jeden raz coś takiego się na moim kanale pojawiło. Ale w tym miejscu zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro tak bardzo martwisz się o zdrowie widzów, to dlaczego nigdy... Mój mąż ma cukrzycę typu 1, zawsze aktywnie trenował MMA, a teraz problem z wagą, męczy się bardzo. Druga sprawa, że twoja buzia tak puchnie też przez cukrzycę, rany się źle goją, skóra jest jak papier.
zostaw te walki, szkoda zdrowia. Wiesz co, nie tyle przez cukrzycę, co przez wysoki cukier podczas walki. Przez to chyba mam takie obrażenia. Bo normalnie to nie jest tak, że mi się jakoś łatwo robią siniaki. Tak, gdy mam normalne cukry, nie? Nie zainteresowałeś się tematem ruletek skinów z CSGO? Których... Podoba mi się Krasoń, nie? Nagrał na niego Gargamel. To zamiast powiedzieć, przepraszam, chujowo się zachowałem, to Max Krasoń mówi, no dobra, może i zrobiłem źle, ale wiesz, nie wiedziałem, a dlaczego o mnie nagrałeś, a o ruletkach CS-a to już nie nagrałeś, ty Gargamelu zły? Kurwa, takie odwracanie kota ogonem, nie? Max Krasoń, bo kurwa, nie wiem, może ciebie jakoś nie lubimy bardziej, dlatego. W sumie, no, jakby nie patrzeć. Po prostu, nie? Kurwa. Nie, dla mnie twórcy właśnie, nie wiem, czyje są te serwisy z tymi ruletkami CS-a, no ale no, akurat Gargamel nagrał o Krasoniu. Czy nie wiem, jeżeli ruletki w CS-a robią źle, to znaczy, że już jak Krasoń robi źle, to nie można o nim nagrać. Ja nie rozumiem w ogóle takiej taktyki, nawet nie wiem, jak to ubrać w słowa. Takie, że okej, zrobiłem źle, ale ej, inni też robią źle, dlaczego o nich nie nagracie? To jest takie chujowe, według mnie. Odwracanie kota ogonem. Jest całe mnóstwo. To już nie jest hazard? To już jest ok? Też jest hazard, kurwa, ale to dalej wciąż i ty też chujowo zrobiłeś, Krasoniu. I tam to jest złe, ale ty tak samo jesteś, kurwa, zły. Dlaczego nigdy o tym nie wspomniałeś? No ale jeśli ktoś z biorących udział w tej akcji sponsorowanej jest chętny do zabrania głosu w tym temacie, to chętnie posłucham. Co powiedzą o rozstrzale między tymi sponsorowanymi filmami, a tymi, które nagrali ludzie, którzy nie byli sponsorowani i wygrali parę kawy? No i to jest coś, czego najbardziej żałuję, że wtedy nie udało mi się uratować tego pierwszego filmu. No kurde, właśnie no. Że się ta karta skasowała. Powiem wam tak, drodzy widzowie. Wszystkie te takie materiały, że się coś losuje i jak youtuberzy to reklamują, to zazwyczaj jest tak, że youtuberzy mają podkręcony ten współczynnik wygranej, czyli oni wygrywają znacznie częściej niż wy. Czyli jak się zgłasza do nich taka firma, to im podkręca... Nie planujemy wznowić kanału Hikesh. Znaczy to w ogóle nie jest mój kanał, ja tam tylko pracowałem jakby, nie? Robiłem materiały. Oni mają podkręcone to i łatwiej im jest wygrywać, a wy później jak założycie normalne konto, no to już wam kurwa jest ciężko wygrać, nie? W którym to właśnie wygrałem, można powiedzieć, same takie kable. I z tego miejsca chciałbym zaznaczyć, że nie mam żadnego żalu do Gargamela za poruszenie tego tematu, bo... Tak, widzimy. Było to naprawdę bardzo słuszne, wytłumaczone rzeczowo i na temat. Jednakże jest jedna osoba i chyba domyślacie się, kto to? Sylwuś Wartęga. Która sobie no... No, trochę sobie dodatkowo nakłamała. I za to, co zrobił, strasznie go nie szanuję, bo tak naprawdę po jego słowach na moim kanale i zresztą nie tylko, zaczęły się pojawiać komentarze takie jak ten. To ten chłop, co współpracuje ze stronami, które skamują dzieci. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co wam zaraz pokażę. Do tego przejdziemy za chwilę i jak już pewnie większość z was wie, chodzi o Wardęgę. Oczywiście on powie, że Wataha przecież takich komentarzy nie pisze. No ale chłop... Wataha takich komentarzy nie pisze. Ma zbyt mocno wyjebane ego i klapki na oczach, żeby to w ogóle... Okulary. Nie klapki, a okulary na oczach. ...zauważyć, albo nie chce tego zauważyć i woli dalej żyć w swoich przekonaniach. W tamtym okresie... Witam, Wiktoria wśród wilków, au. ...rozgrywała się też drama między danym Ferreri i wyżej wymienionym Sylwestrem. Jako, że ja postanowiłem stanąć w obronie tego pierwszego, to Sylwek w swoim filmie postanowił powiedzieć o mnie coś takiego. Co do Maxa Krasonia i jego uczciwości, najlepiej sprawę podsumował Gargamel, gdzie opowiedział, że Max Krasoń współpracuje... Sylwek, myślę, że ze stresowych sytuacji powinieneś mierzyć cukier... po staremu, z palca, bo w tkance pojawia się z 15-20 opóźnień, a ten czujnik mierzy właśnie z tkanki. Tak, ja przed walką mierzyłem i z krwi, i z tkanki. Pracuję ze stroną oszukującą i okradającą dzieci. Dzięki, Mateo. Też właśnie uważam, że pokazaliśmy znanym, że walka bokserska może być ciekawa, jeśli chodzi o freaków. Nie. To nie świadczy o mojej uczciwości. Zawsze byłem uczciwy, nigdy nikogo nie oszukałem i też nigdy nikogo celowo, specjalnie nie wrzuciłem na żadną... Podsumowując, Max Krasoń reklamował taką stronę, przed chwilą się do tego przyznał, a teraz mówi, że jest uczciwy, bo to wszystko wynikało z jego naiwności. Okej. Wierzymy. Minę. Twoje słowa dają do zrozumienia, że zrobiłem to wszystko z pełną świadomością... Nie, okej. Okay. ...medytacją. No to teraz pytanie. Czy Max Krasoń zrobił to z pełną świadomością? No nikt go nie zmusił. Uważam, że jest osobą, w tamtym momencie był poczytalny, był świadom swoich czynów.
co to jest w ogóle za argument, że on nigdy z pełną świadomością nikogo by tam nie oszukał. Przed chwilą się przyznał, że reklamował tą stronę, że jest mu wstyd i więcej tego już nie zrobił i tak dalej. A teraz gada, że ja nie wiem. Nie wiem, co to jest za ciąg przyczynowo-skutkowy w przypadku Maxa Krasonia, ale widać, coś go jeszcze boli ta sprawa po tych 3 latach. Dodanie zwrotu: Max Krasoń współpracuje ze stroną oszukującą i okradającą. No ta strona, no, uczestniczyłeś w procederze, w którym YouTuber ma podkręcone nagrody, wygrywa 2 razy PlayStation. Nie, tego filmu już nie ma. Ja nie wiem, czy on, ile on miał tam szans losowań, nie? Ale YouTuberzy zawsze mają podkręcane te materiały swoje, dostają jakiś tam specjalny link i jakieś tam specjalne szanse. Ja nie uczestniczyłem nigdy w tym, ale wiem, jak to bywa. To tam można zrobić dyskusję z jakimś YouTuberem, który często promował takie strony. Więc uczestniczył Max w takim procederze, no, który miał nakłonić jego widzów do używania tej strony, a jego widzowie już by nie mieli podkręconych tych szans na wygranie i raczej PlayStation to by wylosowali raz na, nie wiem, 1000 losowań. Dającą małe dzieci, daje widzowi... Jakby każdy, kto ma mózg, kuma to. ...do zrozumienia, że robię coś takiego w sposób ciągły i nieprzerwany. A dobrze wiesz, że tak nie było? Tak, Piotr, boję się i sam u Boxdela, boję się. I tak nie jest. I nigdy nie będzie. Niesie to za sobą dużo niedomówień, bo osoby, które trafią na ten film dopiero teraz, po tych 3 latach, mogą sobie pomyśleć, że to się dzieje w tym momencie, że tak jest nadal. I uwierz mi, że takie osoby są. Jest ich bardzo wiele. Tutaj tego argumentu kompletnie nie kumam. Raczej ludzie widzą datę. Podejrzewam, że jak ktoś ogląda film Gargamela, że Wardęga wjechał na dworzec autobusowy z 2017 roku, to ta osoba nie myśli, że Wardęga w tym momencie wjeżdża na dworzec autobusowy. Tylko on wie, że o, to jest drama z 2017 roku, nie? No ale okej, ciekawy argument. W ogóle to gadanie, że ja oszukuję małe dzieci. Człowieku, ty sam je chyba oszukałeś i prawdopodobnie jesteś oszustem. Dlaczego? Uargumentuję to za chwilę. Przyjrzałem się sprawie i wygląda nawet na to, że Max Krasoń nie zatrzymał się na wynagrodzeniu. Kiedy film z Psiakobusa z NAC-u? Mam nadzieję, że w tym tygodniu. Muszę do tego przysiąść. Za promocję skam strony. Max ma prowizję za każde okradzione. No kurwa, typie, miałeś swój tutaj link, nie? Z imieniem Max. My Ax, a ty jesteś Max Krasoń. Dziecko, które założy konto z jego linku. Ile Max dostajesz za dzieciaka? 10 groszy, złotówkę? No i widzisz, szkoda, że nie przyjrzałeś się wtedy tej sprawie tak dokładnie, jak teraz przyglądasz się Verso. Nie otrzymywałem żadnej prowizji za każde okradzione dziecko, jak to sobie wymyśliłeś, za zarejestrowanie się z tego linku. Ten link służył tylko i wyłącznie do śledzenia ruchu. I najwidoczniej ten ruch był na tyle słaby, że nigdy więcej po kolejne lokowanie się do mnie nie zwrócili, tak jak na przykład było to w przypadku. No widzisz, a wcześniej gadałeś, że ty już nie bierzesz takich współprac. A oni się po prostu do ciebie nie zgłosili, kurwa, wiedziałem od razu. Karolka, rozumiesz już teraz, co zrobiłeś? Podałeś fałszywe informacje dotyczące mojej osoby. Oczerniłeś mnie. Oszukałeś swoich, jak i moich widzów, szerząc nieprawdę na mój temat. Nie miałeś żadnych dowodów na to, że był tu jakiś reflink. Twój jedyny research polegał na tym, że zajrzałeś w opis tego filmu i zasugerowałeś się tym, że jeżeli w linku jest słowo Max, to jest to reflink. I na tej podstawie mogę również stwierdzić, że wydaje mi się, że jesteś zwykłym oszustem. A oszukiwanie swoich widzów... Powiem ci, Max Krasoń, tak. Ty już za swoje oskarżenia w internecie jedną sprawę z Anielą przegrałeś, nie? Ale widać, kurwa, dalej mądrości swoje lubisz głosić. Przy tym oczernianie innych osób, to jest to, jak zresztą sam mówiłeś, zwykłe skurwysyństwo. Jedyne, co było ustalone, to to, co teraz widzicie tutaj na fakturze. Game Melon to jednak robił, a przed chwilą gadał, że ta agencja nie istnieje. Przecież Game Melon jest teraz częścią LTTM-u, czyli LiveTube'a. Pozdrowienia ponownie od ekipy. A, to fajnie, że to widzimy, bo zaraz on będzie pokazywał screeny, że oni mnie wyzywają. A i później okazało się, że i z płatnością za to był problem. Max Krasoń nie tylko oszukuje swoich widzów, ale też reklamuje stronę, która ich okrada. A uczestniczenie w procederze okradania 10-latków to już zwykłe skurwysyństwo. Max Krasoń nie tylko oszukuje swoich widzów, ale też reklamuje stronę, która ich okrada. Okej. Okay. No tak, no reklamowałeś stronę, kurwa, która była skamem, jakby nie było, nie? Przecież przyznałeś się do tego na początku filmu, że jest ci wstyd, że już więcej tego nie robisz. O co tu chodzi? Okazało się, że strona nie była do końca spoko. A, nie była do końca spoko. Pojawiła się u mnie, za co wszystkich swoich widzów przeprosiłem. Ale jak mogłeś powiedzieć, że oszukuję swoich widzów i dać do zrozumienia, że jakby dodatkowo jeszcze reklamuję tą stronę? No bo kurwa ją reklamowałeś na swoim kanale. Miałeś w opisie i zrobiłeś dedykowane odcinki. Jak grasz tą stronę, dałeś dowód, że miałeś nawet za to płacone. A więc zrobiłeś
usługę reklamową na, dla tej strony, dla Mystery Brandu. Czego, kurwa, nie rozumiesz, chłopcze? Tym samym dałeś do zrozumienia, że ja cały czas oszukuję swoich widzów i takich rzeczy było więcej, a tak oczywiście nie było. W ogóle... Nie, ten gość jest, kurwa, dziwny. Cała narracja o oszukiwanych dzieciach, żeby wzbudzić jeszcze większą sensację, bo przecież dobrze wiesz, jak to zadziała na opinię publiczną. I udało ci się, bo po tym, co zrobiłeś, pojawiają mi się ciągle komentarze o tym, że jestem oszustem, że oszukuję... Tak? Andrzej, przekłama. I bardzo, kurwa, dobrze. Małe dzieci, lecz to, co stało się rok temu po tym, jak doznałem wypadku, przerosło już wszystko. Takich komentarzy jak na przykład ten, karma wraca za oszukiwanie dzieci... Nie wiem, gość robi z siebie ofiarę, nie? Typowe robienie z siebie ofiary. Później miał jakiś wypadek, no i ktoś tam mu napisał jakiś komentarz, karma wraca za oszukiwanie dzieci. I on teraz po 3 latach ma do mnie pretensje, nie? Że jakiś Ksaksimoto mu napisał komentarz. Na kasę oraz różne... Sywek zamawiałeś? Nie, ja nie zamawiałem. Inne przekręty. Nigdy nie idźcie tą drogą, jak macie jakieś ambicje, naprawdę. Takich komentarzy pod moim filmem o wypadku było mnóstwo. Wszyscy oczywiście wyłapali Shadowbana, ale co to zmienia, jak ci wszyscy ludzie w dalszym ciągu mają w głowie twoje słowa? Wiesz, jakie było krzywdzące czytać takie komentarze w momencie, kiedy kilka dni wcześniej o małe włosy nie zginąłem i skończyłem z wybitymi zębami i ze zmasakrowaną twarzą? Kiedy przeżywałem... A wiesz, jak mi jest przykro, Maxu Krasoniu, oglądać taki film, gdzie jestem z obitą mordą na miniaturce. Gdzie to jest, kurwa? O, tutaj, zobacz, mam obitą mordę, widzisz, tutaj. I właśnie w dzień po tym, jak doznałem uszczerbku na zdrowiu i mnie pobili, kurwa, hipokryto. Masz pretensje tutaj, że ktoś ci napisał komentarz, a sam używasz mojej twarzy, żeby mnie wyśmiać, żeby mnie upokorzyć. Ale mnie to nie rusza, szczerze powiedziawszy. Ja tam jestem nawet z tej walki, nie była zła. Twórców w tamtym czasie liczył się z jego zdaniem. Wardęga w tamtym czasie miał dość... Live z hotelu był świetny. Powinieneś prócz psiakobusa robić live z gośćmi. No, ale powiem wam tak. Takie live, myślę, będę robił, nie? Bo naprawdę się dobrze bawiłem z Boxdelem. Mocno szarganą reputację przez dramę z... Ale podoba mi się to, że Max Krasoń czekał 3 lata i w momencie, kiedy dostałem w pierdol na Fame MMA, to wrzucił film Wardęga to oszust z moją... Ja, i na miniaturę dał moją pobijaną twarz. Kurwa, co za Webster. Gargamelem, której poniósł miażdżącą porażkę. O, miażdżąca porażka z Gargamelem. Zobaczcie, Max Krasoń opowiada, że poniosłem z Gargamelem miażdżącą porażkę, bo wjechałem pod zakaz w Krakowie. A powiem ci, Max Krasoń, co ja wczoraj zrobiłem. Na głębokim żółtym przejechałem na skrzyżowaniu. Głębokie żółte było... Podejrzewam, że 5 na 10 osób to by powiedziało nawet, że czerwone. A ja redukcja z 4 na 3 i w pizdę, nie? Tak zrobiłem. Pamiętają, to pamiętają, a ci co nie pamiętają, niech sobie po prostu wpiszą. Przepraszam, ale skończyła mi się karta w aparacie i musiałem tutaj zmienić. Nie pamiętam, na czym to stanęło, ale chyba na tym, że jeżeli ktoś nie pamięta tej dramy z Gargamelem, no to niech sobie wpisze Gargamel Wardęga, no to znajdzie wszystko, co trzeba. Śmieszy mnie to, że w tamtym czasie, kiedy Wardęga miał tą dramę z Gargamelem, utrzymywał, jak to go... Mocno. Czy poruszę sprawę Elenki? Nie znam aż tak. To sprawa Odisamu, tak? No, ta drama nie zniszczyła psychicznie i że jakie to w ogóle było złe. No bo jak ktoś tobie robi krzywdę, to tak trochę chyba nie fajnie, co nie? Ale za to w momencie, kiedy to już ty jesteś oprawcą i to ty znęcasz się nad innymi ludźmi, no to wszystko jest... Ja pierdolę, typ się przyznał, że reklamował tą stronę, że jest mu wstyd, a teraz nazywa mnie oprawcą. Gdzie tu jest logika? Okej. Pamiętasz, co dodałeś na koniec jednego ze swoich filmów przy tej dramie z Gargamelem? I jakoś dziwnym trafem, jakiś czas później, chyba zapomniałeś. Co wtedy czułeś? No, było mi przykro po tamtej dramie, ale teraz rozumiem, że też strona Gargamela też miała swoje racje, nie? W tym. I że kanały komentarzy jednak są potrzebne. Bo to trzyma trochę w ryzach to wszystko. To nie jest tak, że... Ja zapomniałem, tylko zmieniłem jakby moje podejście do tego wszystkiego. Jedno jest pewne. Musisz mieć w sobie mega dużo żalu. Na koniec chciałbym tylko odnieść się jeszcze do jednego... Czy żalu? Nie powiedziałbym. ...tego z kłamstw, które powieliłeś. Pojawiło się ono... A, jakieś tam Amadi. ...pierwotnie na filmie Gargamela, który zresztą został jakoś szybko usunięty. Chodzi o ten fragment. A, dobra, to jest dobre do skomentowania. Że o film Gargamela, który jakoś dziwnym trafem został szybko usunięty. I on trochę sugeruje widzom, że został usunięty z jego powodu. Ale zaraz powiem, czemu Gargamel wtedy usunął film. Lajki na Instagramie pokazać ci?
Czy to Bogza zamiarów dziewczyny? Nie, nie, nie. No, daj, wchodź na Instagram. Dawaj to zdjęcie jego twarzy. Które wszędzie jest jego twarzy? To. Komentarze proszę przeczytaj. Te amo! Te amo! So lucky. Beautiful. How beautiful. Your skin is so smooth, you really look lovable. Love the bubble. I teraz całkiem na poważnie. Czy wy serio myślicie, że byłbym na tyle głupi, żeby dokupić sobie lajki i komentarze pod zdjęciami na Instagramie? Komentarze, które były jeszcze tak idiotyczne i mówiły o tym, że mam zajebistą dupę? W tamtym czasie cały czas gadałem na stories, że ktoś dokupuje mi lajki i komentarze. Mogę wam te stories teraz pokazać. Domyślam się, kto to był i najprawdopodobniej była to osoba, która prowadziła komis samochodowy i sprzedała mi... Tutaj jest kurwa plot twist historii. ...wadliwy samochód. Gość gada, że w komisie sprzedali mu wadliwy samochód i w zemście jeszcze, że on kupił ten samochód, to jeszcze ktoś mu chciał dowalić i kupił mu jakieś komentarze pod Instagramem. Ja nie kumam. O czym poinformowałem swoich widzów i wyszedł z tego no, dość głośny temat w obrębie całego tego powiatu, z którego pochodzę i gdzie ten samochód kupiłem. Zresztą tak naprawdę to... Kumacie? Max Krasoń kupił samochód z komisu i właściciel komisu mu zaczął kupować lajki na Instagramie. Ja nie rozumiem, nie? Ale chuj, nie? Jebać już to. Każdy każdemu może dokupić gdziekolwiek, cokolwiek i w takiej ilości, w jakiej będzie chciał. Wydaje mi się, że była to wtedy taka jakby forma zemsty, ale... Ale za co? Za co miał się kurwa mścić ten właściciel komisu? Za to, że kupiłeś od niego samochód? Rękę nie złapałem, to są tylko moje domysły. I pewien też tego nie jestem, ale no któż inny chciałby mi wtedy tak zaszkodzić? Nie wiem, może kurwa kasjerka z Biedronki, bo kupiłeś tam pomarańcze, no. Ten sam ciąg przyczynowo-skutkowy, no. Kupiłeś i się mści. Ja nie rozumiem, ale dobra, jebać. Dobra, dlaczego Gargamel usunął wtedy tamten film? On nie usunął tego filmu z powodu Maxa Krasonia, tylko on usunął go dlatego, bo na tamtym filmie promował Fame MMA. W sensie, wtedy była Fame MMA 2. I wtedy jeszcze Fame MMA miał taki wizerunek średni, bo tam walczył Daniel Magical. I Gargamel bardzo wtedy propsował, że fajne wydarzenie, że dobrze się bawił i tak dalej. Ale wcześniej gdzieś jeszcze było bardzo dużo takich komunikatów, że to jest Fame MMA, że to są walki patusów i tak dalej. I pamiętam, było bardzo dużo komentarzy pod filmem Gargamela, że dlaczego promujesz jakby pośrednio twórczość Daniela Magicala, bo Daniel Magical tam walczył. Było znowu głośno o nim, czy tam Rafonix jeszcze wtedy był znany z takich bardziej mocniejszych materiałów. No i dużo było tych łapek w dół pod tym filmem Gargamela i Gargamel gdzieś tam uznał, że no może jest w tym trochę racji, może niepotrzebnie chwalił Galę, jeśli tam walczył Daniel Magical i tak dalej. No i usunął ten film, ale to nie z powodu Maxa Krasonia, nie? Więc niech Max Krasoń sobie nie dokłada zasług. Natomiast ja sobie... Jak obiecałeś, tak zrobiłeś. Miał być progres w porównaniu do pierwszej walki. Był więcej niż jeden cios. Dzięki, Michał. Nigdy niczego nigdzie nie dokupowałem, bo zwyczajnie nie jestem głupi. I po pierwsze... Jo. No dobra, komentarze poczytajmy. Pierdolenie. Wzbudzić sensację to teraz ty chcesz. Wypadek wypadkiem, ale właśnie od tamtego czasu wzięliście się za robotę na YouTube chcąc nagrywać. Mieć współpracę, bo zaczęliście się bać o kasę. Co teraz brakuje, że roztrząsasz sprawę sprzed kilku lat? Co chcesz osiągnąć tym filmem, człowieku? I wstawienie na miniaturkę Wardęgi po walce. Trochę słabe. Do dzisiaj nie wiem, jak mogłem dać się namówić na reklamowanie tego gówna. No, wyjaśnienie mega. Ale czekajcie, gdzieś mi się tutaj, pamiętam, czytałem rano te komentarze i był taki śmieszny. Zanim zaczął nagrywać filmy, tylko rodzina Krasonia wiedziała, że jest nie do rozwinięcia. Dzięki, Kuwer. Tutaj był taki komentarz właśnie odnośnie tego, że przecież on świadomie to reklamował, ale nie mogę go znaleźć teraz. W tych okularach słabo widzę. Rodowita wpłacił 15 zł. No to Sylwek, koniec bicia się. Trzeba zakładać. Nie, to wszystkie komentarze takie specyficzne. Ale ej, poczekajcie, bo tutaj był jakiś screen rozmowy, że gość z agencji nazywał mnie debilem. I tego kurwa już nie widziałem. Gdzie to jest? Że on nagrał, dzisiaj rano oglądałem ten film i był screen, że to agencja mu powiedziała, żeby się nie odzywał. A teraz tego nie widziałem. Co ja, ślepy byłem?
Rano to kurwa oglądałem i był screen z rozmowy z typem z agencji i tam padło, że Wardęga jest debilem. On to wyciął? Kurwa, mam nadzieję, że ktoś ten film już sobie zgrał. On to wyciął. A nie, jest, dobra, przepraszam, jest. Dobra, jest. Nie, odniosłem się do tego 3 lata. A nie, nie ma. Jak to wszystko było świeże. Już tłumaczę. Może wam się to wydać śmieszne, ale ludzie z agencji powiedzieli mi, żebym tego po prostu nie robił. A nie, jest. Nie przejmujcie się nim. Każdy wie, że jest debilem. Że ja jestem debilem. Tak napisali ludzie z Game Melonu. Oj, Game Melon. Będę musiał robić dochodzenie. I to wszystko przemilczał. To ostatnie zdanie w tym jednym screenie. Każdy wie, że jest debilem. No i w sumie tak było. Mało kto z twórców w tamtym czasie liczył się z jego zdaniem. Wardęga w tamtym czasie miał dość mocno zszarganą reputację przez dramę z Gargamelem, której poniósł... A, to w tym momencie, to ja musiałem wam opowiadać, że tego nie usłyszałem. Miażdżącą porażkę. Ci co pamiętają, to pamiętają, a ci co nie pamiętają, niech sobie po prostu wpiszą. Przepraszam, ale skończyła mi się karta w aparacie i... A, dobra. No dobra. Mamy Maxa Krasonia. Wyjaśniona, myślę, jest.